Samochód operacyjny zakupiony został ze środków powiatu bełchatowskiego, który na ten cel przekazał 50 tysięcy złotych, brakujące 20 tysięcy jednostka dołożyła z własnych środków. Samochód operacyjny, który widzimy, oraz łódź ratownictwa wodnego zostaną za chwilę przekazane w posiadanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Nowy samochód operacyjny marki Fiat został zakupiony za kwotę 71 199 zł. I zastąpi zasłużony, wysłużony awaryjny 15-letni Renault Megane. Środki finansowe na zakup tego samochodu pochodziły ze starostwa powiatowego w kwocie 50 tysięcy złotych oraz własnych środków w wysokości 21 199 zł. Samochód ten będzie wykorzystywany przez Służbę Kontrolną Rozpoznawczą, kwatermistrzowską oraz będzie służył sekcji wodno-nurkowej. Drugi sprzęt pożarniczy to łódź płaskodelna aluminiowa SWR 490W ze silnikiem Mercury F40 wraz z przyczepą podłodziową do ratownictwa wodnego. Sprzęt ten otrzymujemy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, a został zakupiony za kwotę 101 202 zł ze środków MSW IA z rezerwy klęskowej przeciwdziałania klęskom żywiołowym. Staramy się wspierać. Teraz wysłaliśmy dotację 50 tysięcy zgodnie z wcześniejszym porozumieniem z komendantem brygadierem panem Jeleniem przez fundusz wsparcia, przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia z uwagi na możliwości formalne. I staramy się, no bo uważamy, że te wszystkie sprzęt strażacki służy naszym mieszkańcom i dlatego ta pomoc, uważam, że ona jest najbardziej zasadna. Nowa łódź płaskodenna wraz z przyczepą do jej transportu to cenny nabytek dla strażaków. W komendzie funkcjonuje bowiem sekcja płetwonurków, która służy pomocą mieszkańcom na akwetach powiatu bełchatowskiego. Komenda powiatowa w Bełchatowie, jak i strażacy z komendy, w tym strażacy ochotnicy z powiatu bełchatowskiego, oceniani są bardzo dobrze. I to małe wyróżnienie tutaj, przekazanie sprzętu, który przed chwilą był przekazany, poświęcony. No jest to taka namiastka takiej małej nagrody. Oczywiście nie jest to tylko nagroda, ale wynika to z zagrożeń występujących na terenie powiatu bełchatowskiego. Nowy sprzęt został poświęcony oraz oficjalnie przekazany Komendzie Powiatowej. Dziękuję. Interesuje się, sprzęt będzie...